W dzisiejszym magazynie Kulturka Dave Mustaine mówi, że to on był samcem alfa w Metalice. Nowa płyta z jego i sporo newsów na jego temat. Rammstein kreatywny pod względem promocji. Mocny singiel Nickelback. Cześć, z tej strony Hubert i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym magazynie Kulturka na naszym kanale. Dzisiaj standardowo jak co tydzień przyjrzymy sobie internetową prasę dotyczącą świata kultury, ale głównie oczywiście muzyki. W dzisiejszym magazynie przyjrzę się artykułom ze strony terazmuzyka.pl. Standardowo na początku przypominam, że jeśli lubicie tę serię i chcecie pomóc nam w rozwoju tego kanału, możecie zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę, komentarz i oczywiście suba dla pełnej kulturki. Naprawdę doceniamy Wasze zaangażowanie i będziemy Wam ogromnie wdzięczni. A Wy będziecie po prostu na bieżąco z muzycznymi treściami. Zespół Ghost ostatnio miał wziąć udział w specjalnej sesji Q&A transmitowanej przez platformę Spotify Live. Okazało się, że liczba fanów chcących wziąć udział w tej transmisji była tak wielka, że serwery Spotify Live nie wytrzymały przeciążenia. W efekcie transmisja została odwołana. Sprawę skomentował sam zespół na swoim Twitterze. Chcielibyśmy poinformować, że choć Ghost docenia poświęcenie fanów, które doprowadziło do awarii serwerów Spotify Live, jest też zawiedziony tą sprawą. Badamy teraz alternatywne rozwiązania, bo nic nas nie jest w stanie rozdzielić. Podczas niedawnego meczu NFL w przerwie wystąpił Ozzy Osbourne. Stacja NBC, która transmitowała wydarzenie, przerwała transmisję 10 sekund po tym, jak wokalista pojawił się na scenie. Ozzy, któremu towarzyszył m.in. Zach Wilde, wykonał podczas przerwy dwie kompozycje, Patient No. 9 z nowej płyty, a także legendarny Crazy Train. Całość występu Ozzy'ego oczywiście nie przepadła i jest dostępna na jego kanale YouTube. Pozostajemy przy Ozzym, mianowicie w niedawnym wywiadzie dla The Klinger Show Książę Ciemności przyznał, że jest zdeterminowany, aby powrócić na scenę. Taki jest mój cel, mam nadzieję, że będę w stanie grać trasy. Gdy tylko skończę promocję nowej płyty, zabieram się za ćwiczenia, żeby stanąć na nogi. Jeszcze nie mam pewności siebie, muszę ją odzyskać. Jestem pewien, że mi się uda, potrzebuję powrotu na scenę. Ozzy ciekawej wypowiedzi udzielił też ostatnio w wywiadzie dla Apple Music. Wypowiedź dotyczyła kwestii powrotu składu Black Sabbath z Ozzym właśnie na wokalu w 2011 roku. Zespół od tamtej pory koncertował aż do 2017 roku i nagrał nowy album. Wokalista mówił: trasy były dla mnie jak krok w tył. Wróciły stare problemy. Tony mawiał: to nie jest koncert Ozzy'ego, to nie twój zespół. Pojawiło się wiele spięć, nie podobało mi się to. Gdy opuściłem Black Sabbath, miałem własny zespół. Jeśli ktoś zadzierał nosa, pozbywałem się go. Jeśli mi się nie podobało brzmienie, mogłem to powiedzieć. Ale tu byłem wokalistą Black Sabbath, nie mogłem im takich rzeczy mówić. To było jak powrót do starego związku i zaczynanie wszystkiego od nowa. Ozzy przyznał też, że ostatnio jego relacja z Tonym Iommim bardzo się zmieniła. Był okres, gdy byliśmy zaciekłymi wrogami, ale od kiedy miałem operację, bardzo mnie wspierał. Ciągle do siebie piszemy, właśnie co zagraliśmy na Commonwealth Games. Fajnie, że się przyjaźnimy, bo kiedyś się na mnie wyżywał. Kontynuujemy jeszcze tematykę Ozzy'ego, mianowicie Taylor Hawkins z Foo Fighters przed swoim odejściem z tego świata 25 marca tego roku zdążył nagrać parę utworów właśnie z Ozzym, który pracował nad nowym albumem Patient No. 9. Trzy z tych piosenek trafiły na płytę, ale jest szansa, że usłyszymy ich więcej. Podczas prac nad płytą Taylora do studia zaprosił producent Andy Watts. Producent mówił: jest jeszcze kilka innych kawałków z Ozzym i Taylorem i zostaną one wykorzystane przy innej okazji. Latem na warszawskiej Woli dość głośno było o skargach mieszkańców żyjących w okolicy słynnego klubu Progresja. Twierdzili oni, że koncerty w klubie, a w szczególności na sąsiadującej z nim letniej scenie Progresji, przekraczają dopuszczalne normy hałasu. We wtorek, 13 września, odbyło się drugie spotkanie miejskich służb i zarządu klubu Progresja w urzędzie dzielnicy Wola. Do sali sesji przybyli przedstawiciele największych klubów radnych z okolicy, mieszkańcy, proboszcz parafii Maria Witów, przedstawiciele policji, burmistrz Woli i jego zastępca oraz przedstawiciele zarządu klubu Progresja. Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski wyjaśniał: plenerowe koncerty klubu Progresja spełniają normy głośności, co potwierdziły wykonane w międzyczasie badania hałasu. Zleciliśmy trzy niezależne pomiary w dwóch instytucjach, które wykazały, że w dwóch przypadkach nie ma przekroczeń norm hałasu, a w trzecim są one śladowe, bo wyniki przekraczają granicę o maksymalnie 0,7 dB. Co ważne, część badań przeprowadzona została w mieszkaniach skarżących się mieszkańców. Mimo że normy nie zostały przekroczone, to pewna grupa osób zamieszkujących w okolicy Progresji twierdzi, że koncerty nadal są uciążliwe.
uciążliwe. Przedstawiciele klubu zapowiedzieli, że ze względu na subiektywność odczuć sąsiadów postarają się zbudować narzędzia komunikacji z mieszkańcami, by znaleźć rozwiązanie dające jednej stronie komfort, a drugiej kontynuowanie działalności. Prezes klubu Marek Laskowski mówił: aby utrzymać dotychczasowe standardy, które jak wykazały badania mieszczą się w granicach norm, zakupiliśmy już profesjonalny sprzęt do kontroli natężenia hałasu. Będziemy też chcieli nawiązać kontakt bezpośredni z mieszkańcami, tak byśmy mogli zbudować coś na wzór kodeksu dobrych praktyk, który powstał w obliczu podobnych kłopotów na Powiślu. Pomóc w tym mają wydarzenia dla mieszkańców, które planujemy zorganizować w przyszłym roku. Zach White przez wiele lat grał z zespołem Ozzy'ego Osbourne'a, niedawno wystąpił też na jego najnowszej płycie Patient No. 9. Gitarzysta ostatnio w dość barwny sposób wspominał, jak poznał twórczość Black Sabbath. W wywiadzie dla Revolver mówił: miałem z 11 lat. Mój kumpel Tommy miał czaszkę bez żuchwy z błyskawicą i napisem Black Sabbath 666. Zapytałem, co to jest? On: to zespół, którego słucha mój starszy brat. Gdy poszedłem z mamą do sklepu, powiedziała, że mogę sobie wybrać płytę, wybrałem więc We Sold Our Soul for Rock'n'Roll Black Sabbath. Nigdy wcześniej nie słyszałem Black Sabbath, gdy więc nastawiłem płytę, byłem przerażony. Opuszczając igłę, byłem katolikiem, a w połowie płyty stałem się już pełnoprawnym satanistą. Pod koniec płyty nawróciłem się na katolicyzm, żeby podziękować Bogu za stworzenie Black Sabbath. Dave Mustaine ostatnio powiedział, że w czasach, gdy grał w Metalice, to on był samcem alfa. W wywiadzie dla Classic Rocka Mustaine został zapytany, jak czuł się w Metalice, skoro James Hetfield i Lars Ulrich są takimi samcami alfa. Mustaine nie zgodził się z tym stwierdzeniem, mówiąc: o nie, z tej trójki to ja zdecydowanie byłem samcem alfa. Dlaczego to ja musiałem robić wszystko, gdy byłem w zespole? Dlaczego to mnie prosili o to, bym gadał z promotorami i odbierał hajs? Dlaczego to ja musiałem walczyć? Dlaczego to ja musiałem gadać między piosenkami? Ale wiesz co? Kocham tych gości. Wysłałem Jamesowi SMS-a po tym, jak powiedział, że czuje się niepewnie co do swojej gry. Napisałem: James, kocham cię i lubię twoją grę. Oczywiście nie odpisał. Po co miałby to robić? Chodzi o to, że chciałem mu powiedzieć, co czuję. Na słowa Mustaine'a zareagował ówczesny basista Metalliki Ron McGovney, który na Twitterze napisał: Dave gadał z promotorami? Odbierał hajs? James nie grał na gitarze przed Metalliką? Nie tak zapamiętałem tamte czasy, a wręcz odwrotnie. Na początku września ukazał się nowy album zespołu Megadeth zatytułowany The Sick, The Dying and The Dead. Płyta jest bardzo dobrze oceniana, a na jej temat w wywiadzie dla Teraz Rocka wypowiedział się Nergal. Udałem się na jogging z tym albumem na słuchawkach i byłem w szoku, jaki jest świetny. Nigdy nie byłem fanem Megadeth, a wręcz byłem wybitnie niezainteresowany tym, co Megadeth wyczynia, a tutaj zajawka wróciła. Dają radę i to bardzo. Te linie wokalne, świetne riffy, solówki, mnóstwo przebojów, a jednocześnie to bardzo techniczny album. Dawno nic mnie tak nie zaskoczyło. Straszą takim krążkiem był dla mnie The Gathering Testament, wydany 20 lat temu, czy Temple of the Damned Exodus, mimo że oba bandy cały czas trzymają wysoką formę. Mam jednak wrażenie, że ostatnie płyty Testament są niemal identyczne, jakby tłoczone fabrycznie, przez co szybko ulatują z pamięci. Natomiast Megadeth został we mnie. Rick Astley, który w latach 80. był wielką gwiazdą pop, przyznał niedawno, że gdy usłyszał w samochodzie utwór Many of Horror Biffy Clyro, oczy zaszły mu łzami i musiał zjechać na pobocze. W wywiadzie dla Teraz Rocka Ben Johnston, perkusista Biffy Clyro, skomentował jego wypowiedź. To niesamowite, że Rick Astley, wielka gwiazda pop lat 80. jest fanem Biffy Clyro. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Oglądałem ten wywiad i mówi z taką szczerością, że uwielbia nasz zespół. To wciąż do mnie nie dociera. Przyznał, że musiał zjechać na pobocze, bo nasz utwór doprowadził go do łez i bał się spowodować wypadek. To dla nas zaszczyt. Sprawia wrażenie spoko gościa i jest częścią rodziny Biffy Clyro. Wejściówki na przyszłoroczny koncert Rammstein w Chorzowie rozeszły się wyjątkowo szybko, bo w zaledwie kilka godzin, a więc organizatorzy postanowili zrobić polskim fanom niespodziankę i dołożyć dodatkowy koncertowy dzień później, 31 lipca 2023 roku. Panowie z Rammstein w swoich mediach społecznościowych zabawnie podchodzą również do kwestii promocji wydarzenia, mianowicie dają jasny przekaz. Wracają do Polski odzyskać Roberta Lewandowskiego. Oczywiście chodzi tutaj o przejście polskiego napastnika do FC Barcelony z niemieckiego Bayernu Monachium. Zespół Nickelback wydał ostatnio mocny, hardrockowy singiel zatytułowany San Quentin. Wiele osób jest naprawdę zaskoczonych ciężkim brzmieniem zespołu, ale sama piosenka wyróżnia się też melodyjnością i przebojowością. Panowie zapowiedzieli przy okazji nowy album studyjny zatytułowany Get Rollin'. Tak zespół pisze o swojej nowej płycie.
Ostatnie kilka lat spędziliśmy pracując nad płytą w tempie, które dało nam swobodę tworzenia. Dziś nie możemy się doczekać, żebyście wszyscy mogli posłuchać naszej nowej muzyki. Stęskniliśmy się za naszymi fanami i czekamy z niecierpliwością, żeby zaprezentować im nowe piosenki na żywo, więc ruszajmy. Get rolling! Ville Valo, były wokalista zespołu HIM, poinformował, że jego debiutancki solowy album pod pseudonimem Vivi, czyli płyta Neon Noir, światło dzienne ujrzy 13 stycznia 2023 roku nakładem Heartagram Records. Tak prezentuje się tracklista, a tak wygląda okładka. listopada 2022 roku z okazji Record Store Days Black Friday ukaże się składanka Paris Blues od The Doors. Zawierać będzie kilka niepublikowanych wcześniej nagrań, w tym tytułowy utwór, który jest określany ostatnim niewydanym dotąd utworem The Doors. Sami członkowie zespołu nie pamiętali, kiedy zostało ono nagrane. Ray Manzarek twierdził, że powstało w 1971 roku podczas sesji do LA Woman, z kolei Robbie Krieger uważa, że pochodzi ono z sesji do The Soft Parade z 1969 roku. Przez wiele lat jedyna kaseta z tym nagraniem znajdowała się w domu Manzarka. Niestety jego mały syn, Pablo, niechcący skasował część piosenki, jak wspomina Krieger. Pewnego dnia zostawił kasetę w magnetofonie, a jego synek zaczął się bawić guzikami. Nagle muzyka się urywa i słychać gaworzenie Pablo. Ale nawet bez tego remiksu nie jest to świetny numer. Nie bez powodu nie trafił na płytę i nie płakaliśmy, gdy zgubił się master. No i dobra, to tyle w dzisiejszym magazynie Kulturka. Pamiętajcie, że jeśli lubicie tę serię, nasz kanał i chcecie nam pomóc w rozwoju, możecie zostawić tutaj łapkę w górę, zasięgowy komentarz, no i oczywiście subskrybować pełną Kulturkę, żeby być z naszymi materiałami na bieżąco. Piękne dzięki za uwagę i do usłyszenia.